Chciałem wam pokazać coś nowego, ale nic nowego się nie dzieje. Paweł i pan Andrzej cały czas koszą tę trawę, cały czas o nią dbają, żeby wytrzymała jak najdłużej. No i od razu powiedz, jak są murawą teraz na jesieni. No, na razie się dobrze spisuje. Trzyma się cała, tak? Temperatura tam 4 przymrozki w zimie nic nie powoduje? Nie, przesłaniamy ją. W zeszłym tygodniu ją przesłoniliśmy. Fajnie trochę do góry poszła. No, w tym tygodniu pierwszy raz to kosiłem, teraz drugi raz. No, jest dobrze. Trzymam teraz kciuki. Przez 3 dni nie będzie trzeba kosić. Dobrze, trzymam kciuki, żeby wytrzyma jak najdłużej. Dzięki, Paweł. Powodzenia. Trzymam, że dzisiaj 21 urodziny, więc chciałem życzyć wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję ci bardzo. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Czego sobie życzysz? Ej, twój kolega z biura, za biurka ma dzisiaj urodziny. Czego mu życzysz? No, wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka przede wszystkim w tych czasach. To chyba najważniejsze teraz. Ej, Robert ma dzisiaj 21 urodziny. Czego mu życzysz? Spełnienia marzeń, bo marzenia są podobne. A jakie są jego marzenia? Nie wiem, chyba zdrowia. Mówił, żeby życzyć mu zdrowia, więc życzę mu zdrowia. Max, ucieka, bierz Maxa. Max już ucieka, Max idzie zrobić życzenia. Nie, tak sobie, to spełnienia marzeń, zdrówka i uśmiechu na twarzy, to chyba najważniejsze. Dokładasz się do tego? Tak jest, spełnienia marzeń, żeby był szczęśliwy, zadowolony, uśmiechnięty każdego dnia i czego sobie więcej zażyczy. Żeby Max go nie denerwował. Taką mamy atmosferę w pracy, tak. Nie? Beautiful day, beautiful training. Co ty bierzesz sobie za śniadanie? Co to jest? Owsianeczkę. Jezu, że ze śniadania taką też ciężką pracę. To drugie śniadanie. A to przepraszam. No. Idziemy na robotniczą, tak? Tak. To dobrze. Tak, panie Marku, na robotniczą? Na robotniczą, jak zawsze. Dobrze, do roboty na robotniczą. Meden, no nie, tajny. Meden, nam przecież sprzęt. No, tu patrz, Marek. Tu sprzętu! Tu trzeba nagrać, bo trzeba... Ale sprzętu, brak talentu! Nieprawda. Ale to nie w naszym sztabie, bo my jesteśmy najlepsi. Dokładnie. Taki autobus przyjechał ze sprzętem. Cieszymy się. Skąd przyjechał ten sprzęt? Dla Meden InMed. Z Koszalina. Dziękujemy firmie Meden InMed za to, że wspierają nas naprawdę stale. Tak, panie trenerze? Nie będzie panu trenerowi zimno dzisiaj? Będzie mi zimno. Mogę się z wami przejechać na trening? Oszczędzę na paliwie przynajmniej. No. Dobra. Co tam? Młodzieżą. Proszę pokazać młodzieży, jak, na, jogurt naturalny, jak trzeba się odżywiać. Orzechy laskowe, orzechy makadamia oraz miód pszczeli. Miód pszczeli, dobrze. I to wystarcza na cały dzień, tak? Nie, to jest przekąska. Drugie, pierwsze śniadanie? Trzecie. Co to, co powinien się jeść rano, trenerze? Rano to jest, na to jest powody? Pytanie do Grzegorza Żydka. Mamy tutaj dietetyka, proszę znaleźć dobry adres. Dobrze, do ale go nie ma teraz. Ja nie ma miejsca. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Hi. Dzień dobry. O, in Polish. From Greece? From Greece? Yeah. From Greece, they ask about Gliwice. How is Gliwice? It's okay? Yeah, it's very good. So. It's very nice and I will invite some people to see the town from Greece here. From Greece. So it will be good. Okay, have a nice. Thank you. Cześć. Good morning. Jak tam? Good? Dobrze. Morning? Brawo. Is the morning good? The morning is good, man. How are you? Fine. Good. Very fine. So, let's start. Let's go. Let's go. Let's go do some training. Let's do some training. Cześć. A, bo już przyje? Cześć. Cześć. Gdzie jedziecie? Cześć. Na trening. Pierwszy? Tak, zagramy. O co gracie? Kto siedzi? Ty. Kto siedzi w środku. Dobrze, do zobaczenia. Ty już trenujesz? Mogę to nagrać? Ty już trenujesz, Jakub? Czy tego jeszcze nie mogę? Indywidualnie. Pojawi się to za miesiąc, tak więc. Proszę? Pojawi się to za miesiąc, ale trenujesz indywidualnie. Tak? Chyba? Nie. Trenujesz indywidualnie, więc to jest fajne już uczucie, co Kubuś? Fajne. Jak w plecy? Tak lepsze szczerze. Będzie, jak będę trenował z drużyną normalnie. Dobrze, no to już małymi kroczkami. Za miesiąc, jak się to pojawi, to będziesz już grał z nami. Mam taką nadzieję. To będę już grał. No. Chciałem powiedzieć, że przez... w komentarzu o tym, co się wydarzyło, ostatnio miałem rzeczy prywatną markę. Piękna sprawa. Piękna sprawa. Najpiękniejsza chyba, jaka może się człowiekowi przydarzyć. Możemy to sprawdzić chyba, że Marek został kartą.
Nie wiem, trzeba zapytać głównego zainteresowanego. No, to jest przepiękny moment. Marek, chcieliśmy coś ci pogratulować. Tutaj na telewizji. Tak, gratulacje od całej społeczności Piasta Gliwicka. Maro, gratulacje. Najpiękniejsza rzecz na świecie. Chciałem, żebyś miał to wspomnienia i nasi kibice też wiedzieli, że... No jak się czujesz, młody tato? Dobrze się czuję. Młoda dobrze, mama też, także oby tak dalej. Dużo będziemy. Zdrowia dla małżonki. Będziemy pracować, żeby wszystko było jak najlepiej. Jak się córka nazywa? Marcelina. Pozdrawiam Marcelinę. Pokaż mi, jak się wiąże buta na Słowacji. Tak. Tak. Teraz tak. Maszliczka? Co to jest liczka? Maszliczka. A maszliczka co to jest? To jest maszliczka. Czyli na polskie? Chciałem. Fero, co to jest maszliczka? Węzeł. Węzeł, dobra. Fero, widziałem twoje zdjęcie ostatnio. Jakie? Jak jechałeś na kadrę. Tak. I cały czas jestem zły, że... Nie będę tutaj obrażał nikogo, ale ty powinieneś być znacznie wyżej. No ale... Tak. Tomek, nie działa to. Ale ja w końcu zrozumiałem swój błąd, Fero, i przypomnimy te słowa i puścimy ten materiał najwyżej. Jakie słowo? Że powinieneś być ty w pierwszym składzie. I ja wiem, że będziesz. Za zaufanie. Jak mówi Kubasz Matuła, ciężka praca popłaca, cierpliwość. Tak jest. Jest jeszcze młodym chłopakiem. Ale w ogóle, że jesteś w kręgu zainteresowania dla nas, to jest duma, nie? Tak. No tak, bo Słowacja to jest dobra ekipa. No. Co prawda tam w eliminacjach ciężko, tam macie grupę ciężką bardzo. No, my już nie mamy szans. No. Już jesteśmy bez szans, no. No ale jeszcze dwa mecze, to może wtedy trener da po prostu szansę dla innych. Zobaczymy, no. Ale ten trzeci, co był teraz na ławce w pierwszym meczu, to nie jest, kurczę, jakiś nie do pokonania dla ciebie. Ten poziom jest bardzo wyrównany chyba tych bramkarzy słowackich. Wszyscy są dobrze, nie? Jest wyrównany poziom na pewno. Maćka, ma zdjęła. Dobry wszyscy. Trzymamy kciuki dla ciebie, Fer. Ta torba lewituje w powietrzu. Jak to robisz? Aha! Chciałeś mnie oszukać, Kamil. Kamil ostatnio chciał wziąć udział w akcji Movember, ale okazało się, że kotwica, którą ma, niestety jest nie do usunięcia, tak? Nie, była umowa, że jeżeli Grzegorz zrobi, to ja też zrobię. No i Grzegorz co, nie zrobił? Nie zrobił. No bo on czeka nas ten rok. Lipa to wziął na klatę, my za rok się przypomnimy. Ale akcja zacna, co? Movember. Akcja zacna. No ale mamy październik, więc... Powoli. Co to jest? Izotonik. Izotonik. Do herbatki. I co on daje? No, cukier, energię i elektrolity. Przed czy po treningu? W trakcie. Po też może być. Przed też może być. Elektrolity to taki prąd, tak? Nie, elektrolity to są podstawowe pierwiastki. Tam potas, chlor, magnez, sód. Które teraz się wypłukują podczas wysiłku i... No, z potem się... się ich pozbywa organizm. Dlatego musimy ją uzupełnić. Tak jest. Dziękuję za tą lekcję, Kamilu. Dziękuję. No i gratulacje z okazji tego, obronienia się, tak, ostatnio? No jeszcze. Kiedy masz tą obronę? Do jutra mam termin złożenia pracy. No i potem będziesz magistrem. Czego? Fizjoterapii. Jaki tytuł pracy? O rany. Retrospektywne porównanie schematu badań oceniających zmęczenie u zawodników na najwyższych poziomach rozgrywkowych. Krótki temat, zapamiętałem. I powiedz mi, jak zrobiłeś to, że ta torba wisi w powietrzu? Pokaż, jak ją oczarowałeś, dobra? A, myślałem, że naprawdę wisi w powietrzu. Boisko na robotnicze, tak jak kiedyś Państwu wspominałem, to jedno z pierwszych boisk Piasta Gliwice, historyczne. No i piłkarze wracają tutaj, chętnie. Bo boisko jest bardzo dobrze przygotowane, płyta. A sam stadion, no już niestety, najlepsze ma za sobą, ale fajnie, że nadal nam służy. Tak.
Jest! Chodź! No. Jaki but. Mogę tu stać, ale na własną odpowiedzialność, bo jest niebezpiecznie, tak? Schowam za siatkę. Panowie, nie gonimy się. Idziemy, Kuba, dwie piłki do wyjścia, jedna piłka tu i to, co zostanie, do Tomka przeciągamy. Nie gonimy się odstępy, Fero. Dawaj, hop. Dobrze trafić, nie na siłę, dobrze trafić, brawo. Idziemy, hop. 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 Brawo. Tak jest. Brawo. Brawo. Dobra. Masz nowe buty, Kuba, zauważyłem. Nie miałeś pomnik. Miałem już. Od kiedy masz pomnik? Dawno się nie było tutaj. Musisz tego podkreślać w wideo i tak to wytnę wtedy. No, buty już mam od jakiegoś czasu. Tak? Bardzo dobre są. Pumy? Pumy. Super. O nie! Patrz, skąpię. No, a jak coś takiego? Brawo. Podrzucić mu w ostatniej chwili, dobra. Wiesz? Brawo. Brawo, Fero. Drugi. Dotknąłeś. Super. Brawo. Co jest to? Na starcie, Kuba. Nie wiem, czy tak wysokich doszedł. Blisko czy widzę, czy tak wysoko. No. Spoczka, wysoko. Brawo. Tomek, możesz nawet do mnie rzucić, wiesz, tą piłkę, jak jestem w tym. Okej. A ja jestem? No to co, ciebie. Brawo. Lepiej, Bartuś. Brawo. Przed Państwem najlepszy centrujący w Piaście Gliwice. Kto? Jakub Matuła. Centrujący? Będzie centrował. Lewa nóżka? Prawa. O kurczę. Nagrałem to. Nie, wiesz? Nagrałem. Wielność uwagi. Zobacz, piłki przeszkadzają. Nie jest tak prosto wyjść na takie piłki. Zostajemy u gąż napastników, przeciwników. Aha. Trzeba reagować w danej sytuacji. Nie jest to proste ćwiczenie. Przepchnie. Nie jest tak prosto. Jeszcze raz. Co mi zastanawiało, że macie tyle mocy w tej nodze, bo jednak kopiecie mocniej niż zwykli piłkarze chyba, nie? Możecie... No tak, nie zawsze tak jest. Zależy jak. W jakiej sytuacji. Jak wykopać, dobrze? Tomek jest? Uderzasz pod piłkę, zawsze w jedno miejsce, tak. Nie? Tak się staram. Już jest taki automatyzm po tylu latach doświadczenia. Dokładnie miejsce, w które będziesz kopał tą piłkę? Tu. Z Adidasa znaczy. Tak. Strasznie dobrze. Na pewno.
Twoje doświadczenie jest bezcenne dla młodych. O kurczę. A zdajesz sobie sprawę, jak cenna jest twoja wiedza dla młodych, którzy to będą oglądali? A ja się też cały czas uczę. Czyli dzisiaj ćwiczymy wykop, tak? Nie tyle wykop, co zagranie, wrzutkę w pole karne. Ale samą wrzutkę musimy poćwiczyć, żeby to było mocne, tak? Tak. A bramkarz wtedy musi obliczyć w jak najwyższym punkcie, żeby ją złapać, wyskoczyć i jak najwyżej. Dobrze, dziękuję. Czyli teraz moc... Teraz wszystko musi być idealne. Ale to sztywnie kopiesz tą nogą? Tak usztywniasz ją w jakimś miejscu, czy nie? Czy luźna jest stopa? No raczej usztywniam. Usztywniasz stopę mega, tak? W kostce? Tak. Proszę? W kostce. Tak. Dobra. Minut ten wydałem 15 minut, więc nie chcę nadużywać. To co dzisiaj wam życzyć na treningu? Dużo udanych zagrań, zdrowia i przygotowania do kolejnego meczu na 100%, tak? Dziękuję, że sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie. O to w tym chodzi. Widzisz, staram się cię odciążać. Jesteś w pracy. Dziękuję. Dzięki. To co panowie? Czego życzyć w tym treningu? Czego wam życzyć? Maro, czego życzyć? Czego wam życzyć? Cierpliwości. A tobie? Mi niczego. Żeby kamera działała. Jaki wielki masz ten statyw. I co sam się nagrywa, już nie muszę nic robić. Nagram cię, jak będziesz wychodził. Dobra, nagraj mnie. To co, pozdrawiamy nasz długi statyw i wszystkich naszych kibiców, którzy byli dzisiaj z nami na treningu. Dzień dobry, Piast TV. Oglądacie trening piłkarzy Piasta, tak? Tak, dokładnie. I jak się podoba? No, nie się tak grają. To życzę pani miłego, udanego. Dziękuję. Oglądania. Panu też. Proszę się nie krępować. Powiedz, że pan mógł. Dzień dobry. Pan tu jest podobno stałym obserwatorem, tak? No z tytułu tego, że mieszkam, także widzę tu, co się dzieje. Trenują ciężko? Tak, trenują. Ja tu widziałem pierwszy trening, jak Lewandowski, jeszcze nie pamiętam, chyba w Lechu czy gdzieś grał, tak? Robert. I tu właśnie przed meczem trening miał. I to jeszcze był młodym zawodnikiem, ale już powiedziałem, że z niego wyrośnie coś dużego, bo się odróżniał od tych. Odróżniał się. Był rzeczywiście takim, no powiedzmy, talentem wyjątkowym. Okay. Były na tym terenie szatnie, jeszcze powojenne. Dużo w Gzucie pracowało zawodników Piasta. Okej. No, ale jeśli chodzi o satysfakcję, to miałem satysfakcję, bo drugoligowy Piast wygrał wtedy z Lechem Poznań. Jak szliśmy do finału Pucharu Polski. Czyli zawsze mogłem upokorzyć swojego szwagra poznaniaka. Okej, ale to było właśnie jakby szliśmy do finału Pucharu Polski, tak? To było 8-3 tak, chyba. Tak, to dobrze pan pamięta. Tak, tak. Tak było. No i tu było 20 tysięcy ludzi chyba w tym stadionie obok, nie? No, wie pan, tu się tyle trybun nie było, ale trochę tu już było tych... No, w każdym razie cała historia Piasta to tu się zaczęła. Okej. Okay. Na tym starym stadionie, a tu nic nie było, a wybudowaliśmy osiedle, nie? Okej, okay. No dobra, to dziękujemy za wizytę, musimy już lecieć. Życzyłbym sobie, żeby Piast drugi raz Mistrzostwo Polski zdobył. No i też z Lechem wygraliśmy wtedy w finale. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Cały czas pracujesz, widzę, Kamil. No cały czas, nie przestajemy, cały czas pracujemy. Co my w tej fakcie zrobimy, Piast i Wice, zdradzić nam? No już zdradziliśmy kibicom podczas otwarcia forum, to są kolejne chorągiewki, które będą rozdawane dzieciom na meczu z Legią Warszawa. Czad. Przejazdową. Aga? Aga w naszej Toyocie wpisuje. Co trzeba zrobić, jak się bierze samochód służbowy? Trzeba... Proszę ściszyć radio, kierowco. Się na... Prawo jazdy, dowód rejestracyjny. Nie posiadam. Dobrze, to co trzeba zrobić zawsze, Ania Musimy Agnieszka? Pójść do Pati, wpisać się na listę, a następnie wpisać się na listę. Ile przejechaliśmy? Kilometrów, tak? Tak. Jak się jeździ Toyotami? Przegenialnie. Tak? Polecamy. Dziękujemy Toyocie. Fajne małe autko do miasta. Tak, idealnie takie na szybki wypadek. Jak to się mówi dla kobiety. Ej, kobiety też lubią duże auta, ale... Tak? No. A ty lubisz duże auta? No, ale to nie ma znaczenia. Który model Toyoty ci najbardziej podoba? Toyota CHR jest naprawdę mega wygodna, fajna, szybka. No. Ale tego chyba nie powinienem mówić. Dlaczego? A, że szybka? No szybka do... oczywiście w ramach... limitów. Panie dziennikarzu, pan ma najwyższą frekwencję, jeśli chodzi o obecność na konferencjach. Tak, stuprocentową. Staram się być dostrzeżony. Piotr Gierczyc, Polska Agencja Prasowa. Pomachaj.
Słuchajcie, ludzie, Patty ma nową fryzurę, ale ślicznie wyglądasz. Dziękuję.